Przychodzę w sprawie Białej Damy. Taką miałam nadzieję. Tyle to moje ogłoszenie wisi, że już wyblakło na słońcu. Jakoś mi się udało przeczytać, ale i tak potrzebuję więcej informacji. Pytajcie, ile wlezie. Na pola i tak strach chodzić, żeby nie skończyć jak Mirko i jego banda. Mirko i reszta? Tacy czterej, pijaki i nic po nie. Osuszyli parę kufli i uradzili, że jak wespą Białą Damę przechędożą, to pójdzie w cholerę. Romantycy. Ale Biała Dama, widać, odrzuciła ich awanse. Ciągle leżą w polu. Ludzie boją się ich chować. Elf i strażnik Wiecznego Ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nieludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Ładne masz perfumy. A mówią, że strażnicy to niedomyte chamy. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś doplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty? Zaraza. Zestarzałem się. Ej, Jasiek, ty jesteś najstarszy, to powiedz, co to właściwie jest burdel? Burdel to jest, jak masz bałagan i trzeba odłożyć zabawki na miejsce. Czyli ci wszyscy panowie chodzą do pasji Flory, żeby sobie posprzątać? Chyba tak, no bo zobacz, jak stamtąd wychodzą, to koszule mają rozpięte, wtedy są zmęczeni, że aż dyszą. A jeden z nich mówił, że zawsze tam zagląda, jak ma brudne myśli. Słyszałem na własne uszy. Kurde, dziwni są ci dorośli. Trish, to chyba nie czas na takie zabawy, ani miejsce. Może cię zaskoczy, ale kajdanki nie służą tylko do zabawy. Stać! Musisz zapłacić datek wojenny. Znowu to samo? Płać, nie gadaj! Już zapłaciłem i wystarczy. Szpieg! Aresztujmy go! Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika, szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźmin, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. Witaj. Ziółek szukasz? Specyfików, by oporną pannę przekonać, że wolno? Mikstur, by siebie przekonać, że jeszcze raz można? A jakieś inne ziółka albo mikstury? Na porost włosów, albo wręcz przeciwnie. Uśmierzające ból, albo wręcz przeciwnie. I takie na zgagę. Powiedz, czego ci trzeba? Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cyber Mario.